Siemanko. Tak wygląda pług po pomalowaniu. No jakie odświeżenie go było, nie? Ten czarny kolor tu nie był zamierzony. To tak wyszło, bo czerwonego zbrakło. Ale może to i lepiej, nie? Ogłosiłem go za 1900 zł. Cena jest. Sprzedajemy. Pług. No. Ciężko teraz sprzedać, bo już teraz z takimi pługami to chyba mało kto może, nie? Teraz opłacalne głównie, ale... Ale za tyle, co go ogłosiłem, to jest wart tych pieniędzy. To jest oryginalna piątka grudziącka chyba. Nie ma naklejki, kurwa. Nie ma właśnie tej tabliczki znamionowej. No. Z tego roku jest, nie wiem, nie? To gdzieś kiedyś jakaś fachowa ręka przerabiała. Bo tutaj całkiem było inaczej to rozwiązanie tego... Tego czegoś, nie? Bo tutaj to było takie... no, inaczej to ustawianie było, ale... Jakiś fachowiec, to jeszcze coś pospawane. To moja konstrukcja, to ustawianie, bo... Bo to było spierdolone i to gościu sprzedał. Do tego. No. Także go ogłosiłem. Jak się sprzeda, to się sprzeda, jak nie... To będzie stał w pokrzywach. Na zielono się go przymaluje, jak będzie stał w pokrzywach. No. Coś tu jeszcze dłubię przy tym ciągniku, chcę... Barsta, kurde. Przełączniczek do tych halogenów, nie? Do tych i do tylnych. Takie trzy przełączniki. No to ma jeszcze jakieś światełko. Się będzie światełko świeciło, jak się go włączy. No, skośne okie robiły. No, tutaj plus. Minus, a tutaj pewnie będzie wychodziło na światło. Dobra, pokaż pan tutaj. Jak zwykle nie kupiłem jeszcze tego pieroństwa. Jak kurwa wygląda, jak złom. Tej obudowy tu nie ma. Ale przykrynica, ta żurówka będzie tak na dole. No. Rejestracje nie przyczepione, ja jeżdżę po Lubę, po głównej drodze, pod tej jeżdżę. Kurwa. Rejestracji nie ma przyczepionej, no ale się wytłumaczył zaraz. Jeszcze nie podpięte jest tutaj. O. To był taki strasznie długi przewód, ja tu muszę zrobić jakiś taki fachowy przewód, nie? No to był gumowy wcześniej. No tak poza tym to... No, gdyby nie to, to można by rzec, że jest w 100% sprawny. No bo teraz na przyczepę hamulca by nie było, nie? To trzeba pozakręcać, ale... Jeśli samo się nie chce zakręcić. Na botniczki. Jeszcze te butiki niepomalowane, a i to. No to siedzenie jeszcze muszę kupić nowe. Jakieś tam, kurwa, za 300 zł jakieś dziadostwo. To siedzenie jest wygodne, co prawda, ale... Nie sprawdza się w tym przypadku. Zahacza ta dźwignia po pierwsze. Dwójkę wrzucam. Pojechałem pożyczać rozsiewacz do wapna. Koleś mówi tak, ale masz pan amortyzator? Kurwa. Panie, kurwa, to tymczasowy taki. To się wstawi inny i tutaj dywanik trzeba kupić będzie. Tu skrzaniłem jedną rzecz. Miałem w planach tutaj położyć taką skórzaną tapicerkę na butniki, ale to miało chyba trzeba było wsunąć tutaj pod kabinę. Co my teraz też możemy zrobić, przyłożyć. Takie kupić sobie tutaj listewki, tylko cienko listwę, nie wiem, jakąś aluminiową czy coś tam. I tak o cyk, cyk, cyk do końca i tutaj śrubka co jakiś czas, nie? Też by było w sumie. No, tylko, że już nie będzie tak fachowe jak teraz. Tylko tą listewkę świasnąć na kolor, załóżmy. Na przełączniki. Na kolor...
kurwa, na czarny kolor zadałem, no. Dobra, zaraz to będziemy dłubać. No i to muszę zrobić. Jak myśli ta, pany kurde? To jest 2 cm, nie ten profil. Tu silikonem pierdolnięte, bo drżało strasznie. Trzeba mi troszkę dać silikonu i tak, tu tam silikon ze styropianu albo ze styroduru. Co lepsze będzie? Styropian, styrodur i przykleję na piankę, tu wszędzie. No, a na to? Na, co dam na to właśnie? Myślę, co ja na to dam? Jeszcze jakąś skórę można kupić, ale to... No, wkręty, samowiertki jakoś poprzykręcać. Dobra, pierwsze to ja muszę tutaj zdziałać, to nie? Tutaj będzie jakieś radyjko wstawię kiedyś, z biegiem czasu. A te włączniki, to nie wiem gdzie, chyba gdzieś tutaj trzeba dać, albo gdzieś desce rozdzielę, tyle lepiej by było. Mam i do przewody. Bogackiego, to by fajnie wyglądało, desce dać. To by wiecie, raz, trzy dziury. A tutaj, gdzie to nie wydaje za bardzo super rozwiązaniem. Bakasz pan, co to mnie jest? A robię, o panie, zarobi tarka, idzie w ruch. To mam wyprowadzone właśnie przewody, o. Które nie są nigdzie podłączone, prawda? Jeden jest podłączony pod wycieraczkę tylko. Czy dwa by było, jeden do tylnych lamp, drugi do przednich lamp. No, działaś pan? Zaraz pomierniczek, no. To jest wycieraczka właśnie. Tak spierdolone trochę, ta wycieraczka można było dać u góry tam, w tej kabinie, nie? Znaczy w tej, no. No, w kabinie. Już to nie psuła tego całego uroku. No. Co mogę powiedzieć o tym ciągniku? Ten ciągnik to jest trochę taki klamot, bo klamot, nie? Komfortu to tak jest bardzo... Komfort to nie wiem, 30, 60 w sumie, no może trochę lepsze jak 60, bo można sobie radio wstawić, a w 30 też sobie można wstawić radio. Tylko czy jest sens, czy warto, nie? Zamiast tego siedzenia wpierdolę ciekę tubę. To by grało dopiero. A tak? A tak właśnie to nie wiem, czy to sens jest. Mówił mi to kolega taki z internetu, którego pozdrawiam. Nie wiem, jakby to gdzie kiedy oglądał. 2-5 życio. Pachowy koleś. Dzięki niemu to skrzynię zrobiłem, bo filmik stawił. Jak się składa. Znaczy jak się składa, jak zrobić? To szybko skrzynię, nie? No. Tak się fura prezentuje złot dali. No Jezu, to jeszcze. Dobra. Chwileczkę. No, słucham ciebie. Nie śpię. Ja go mam cały czas, nie? Dobra, nie ma problemu, przyjedź. A i tam 17 zł kasy jeszcze, no. Za to. Dobra. Nie ma problemu. Cześć. Dobra. Nawet to się fajnie ta fura prezentuje. Musiałem odebrać telefon. No nagrywam całym ciągiem, bo mi się już kurde nie chciało. Strasznie długo się te filmy przerabiają. Nie wiem, czy wina komputera, czy wina programu. Mam jakiś chyba AVDC program. No. Trochę lepiej ten traktor nie wygląda jak przed remontem, nie? I tam nie zależy, że jakiś tam, żeby był jak oryginał 80. Co? To mogli wyglądać dla mnie i tyle, nie? No. To ma się mi podobać, a nie komuś. Znaczy ktoś powie, że o panie, panie, to jest oryginał, no to kup sobie oryginał i sobie rób. No. W rakiecie hamulce poszły. Przewód hamulcowy się skrzaczył. Gdzieś go tu miałem. Kiedyś. Patrz pan. No.
jakby samolotów nie ma jazdy. Że taki odcinek krótki i pytanie, dać syropem czy styrodur, jak ktoś by coś tam trochę kumaty był w tych sprawach tutaj, żeby tam sobie porobić. Ja muszę ten dach w końcu skończyć, bo już to zamknąć, no bo to... A dzisiaj sobie podłączę te lampy. Te dwie. I te dwie, i tam dwie z tyłu, nie? Tak sobie zrobię, żeby jedna z tamten pod jednym włącznik, te środkowe pod drugi. Może sobie cały rządek było lamp pierdolnąć. Układ scalony zrobić. By tak migały, kiedyś był film Nieustraszony, by tak chodziła taka dioda. No, bo to by, jak mówię, wpierdzieli. I muzykę włączyć tutaj, by były pało dać. Jakieś stroboskopy na dachu. Tak, na żartach, nie, na żartów mówię. Błotniki się te założę, to już będzie całkiem inny traktor. Ten schodek zrobię kiedyś lepszy. Spawam to polącane, bo to wypaliło dziury. Zresztą, to jest... Kurwa, to jakby to stał, to by strach jechać, nie? No ale na razie taki musi być. Jakiś fachowiec wziął, przyspało kiedyś. Tam jest przykręcany, a tu jest przyspawany. Lub trzeba to ufram użyć. No. Nawet tutaj można sobie dziurę zrobić. Wybijać dziurę. Później jakiś dekielek założyć. Żeby się śrubę przełożyć tamtędy z góry, załóżmy. Już nie wspawiać o tutaj, nie? Bo to pewnie gwint to spierdzielił i... I się komuś później nie chce tego robić, no bo po co? No tak mu na kurwa przyspawać. Też będzie, też będzie. To takie schodki fajne bym zrobił. Dać jedną ramę. I tak, takie trzy schody fajnie, bo to tak fajnie wyglądało. Ale tutaj w sumie nie trzeba dużo, trzech, dwa wystarczą. Wiesz, później od między, żeby to miał linię, nie? Z kołem, żeby nie wystawało, bo się zaraz wygina. Jak wysoka mieza szczególnie. No, także... Także traktor nie jest zły. Najlepsza rzecz to, że części są do niego tanie. Jak już to szybko skrzynie się zrobi, to ciekawe, jak te tryby będą się sprawowały, ile pochodzą, czy zaraz się nie pokruszy. Jakby tak wytrzymywały, to lepszego ciągnika mi nie potrzeba. Części tanie, tak jak mówię. Jakieś 30, tak 35 leci. Gaz na maksa to 40, a to na maksa, nie? Tylko tu jakieś 35. Już tak jak MTZ on gdzieś jedzie, nie? Chociaż nie jechałem nigdy za MTZ, ale tak przypuszczam, że przypuszczalnie tak mówię od razu. Jeszcze zostało pomalować drzwi. Z tamtej strony, bo są w siwym kolorze. Zmienić to siedzenie, dach ten ogarnąć w środku. Jakąś naklejkę pierdyknąć czarną Ursus, albo zrobić sobie szablon i z sprayem świasnąć Ursus. I z przodu bywalną Ursus też, nie? Na biało z przodu załóżmy. Miałem tu tak kupić naklejki Deluxe, ale... A, tam. Ma być oryginalnie, tak jak jest, w dowodzie. Trzeba się... A, jeszcze tabliczki nie zaczepiłem, kurde. Zapomniałem o tabliczce znamionowej. No, także w tabliczce jest inny silnik niż tutaj, nie? Bo w tablicy to mam... Bo w tablicy... Jest z niego tabliczka, która była gdzieś tutaj, o hops. Chyba przyczepiona. Rocznik 81. Kurde, komary. I tu jest numer... Typ silnika. Taki miał silnik pewnie jakby kupiony, oryginalny, a teraz jest to. Teraz jest, proszę Państwa, taki kurczaki. No tu masz panu. Najśmieszniejsze to jest to, jak oni tu podają moc. 57. 1 kW plus 5%. To może jakiś zapas mocy dają. Dobra, za tę tabliczkę przykręcę. No, zanitować już, tylko to trzeba rozwiercić. No, dobra. Także kilka słów
I ten puk jeszcze bym sprzedał, to bym zamienił to na jakąś inną maszynę rolniczą. Pieniądze trzeba, musi być w ruchu. Także tak to. Niedługo siew pszenicy, orka. Jak nie, to tym można spróbować pojechać orać, ale czemu orać tym, jak jest tamten, nie, Fernand? Dobra, kończę, bo ktoś dzwoni. No. Trzymajcie się na razie.